Dzień dobry, słuchajcie, właśnie wróciłam z nagrywania makijażu w Douglasie, więc jestem, wiecie, wytapetowana drogimi pudrami i tym wszystkim, więc zasiadam do nagrywania haulu zakupowego plus mierzenie, wasza ulubiona seria. Też nagrywam to drugi raz, bo mi się mikrofon zepsuł, ale stwierdziłam, że nie, musi być z mikrofonem, także dokupiłam baterię i lecimy. Pamiętajcie, że takich odcinków na moim kanale jest już bardzo dużo, gdzie mierzymy fantastyczne ubrania lub też mniej fantastyczne, piękną bieliznę w dobrej cenie, fantastyczne bikini. No i te filmiki są na moim kanale, nie trzeba jakoś daleko szukać. A jeżeli lubicie filmiki z tej serii, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę już na wstępie, a ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Wow, zmieściłam się w mniej niż minucie. Okej, a więc zacznijmy delikatnie. Piżamka, przepiękna. Słuchajcie, ja na Shein szukałam piżamki, raczej koszuli nocnej, ale ciągle wchodziłam w jedną i tą samą i ciągle wpadałam w pułapkę, bo ja często właśnie przeglądam recenzje, zdjęcia i potem stwierdzam, czy ubrania są fajne, czy nie, czy je zamawiam. No i zazwyczaj tą sukienkę, którą tą jedną klikam, która najbardziej mi się podobała, okazało się, że jest ona strasznie krótka, mimo że jakbym nawet wzięła rozmiar M, czyli rozmiar większy. Więc zdecydowałam się na piżamkę dwuczęściową, taką ala satynową. Spokojnie wam mogę powiedzieć, że jakbyście chciały kupić w jakimś Intimissimi czy coś, to jest dokładnie to samo, a cena jakaś 3 razy mniejsza. Przepiękna bluzeczka, fantastycznie się prezentuje. Zresztą możecie mnie w niej zobaczyć, jak sobie ją mierzyłam. Ma regulowane ramionczka, jest naprawdę super, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń tak naprawdę. Spodenki, też z taką falbanką. Bardzo fajnie, elegancko to wygląda. Oby tylko nie ubrudzić okresem, to będzie wszystko git. Ale z majtkami okresowymi to wiecie, wszystko da radę. Dobra, zapytacie się mnie, ale po co ci ta piżama? Przecież ty śpisz nago. A no po to, moi drodzy, żeby pięknie wyglądać, kiedy wyjdę spod prysznica i ładnie wyglądać, kiedy rano się budzę. Matko, jak się już spociłam, jest mega gorąco. Druga rzecz to jest w ogóle coś, co mam teraz na sobie, czyli ta piękna biała bluzka, taka oversize'owa, ja ją włożyłam w spódnicę. Jest po prostu oversize'owa, uwierzcie mi na słowo, jest spoko materiał, naprawdę fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, także polecanko i miała bardzo dobre opinie na stronie. Bawełna. Szlafroczek, słuchajcie, no jak piżamka, to musi być szlafroczek. Też taki ala satynowy. Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest piękne. W kwiaty. Nienawidzę kwiatów na takich, wiecie, ubraniach, ale tutaj mnie to urzekło. Rękawki ma takie jakby koronkowe, a tutaj jest takie przepiękne, pudrowo-różowe kwiaty i ślicznie wygląda z piżamką, zresztą teraz możecie to widzieć. No, I'm in love po prostu. Dobra, lecimy ostrzej. Przepiękna bielizna. To jest już moja któraś bielizna, zresztą jeżeli oglądacie, mówię wcześniej, to widzieliście. I tym razem również się nie zawiodłam. Wszystko jest chyba w rozmiarze S, tak mi się wydaje, tam to tak. Na dole zawsze podaję wam mniej więcej swoje wymiary, wagę, wzrost i tak dalej, żebyście mniej więcej miały porównanie. Dobra. Matko jedyna, co to jest za zestaw, powiem wam. To jest w ogóle... Poczekajcie. Poczekajcie. Zobaczcie, staniczek. I w tym przypadku powiem, że mimo, że i ten zestaw, i ten drugi to SK, to uważam, że tutaj stanik powinien być trochę większy, bo trochę mi wychodzą moje bubi z górą, dołem i bokiem. Znaczy, jak się je dobrze ułoży, to jest wszystko git. Piękny staniczek, zobaczcie, taki przezroczysty. Bardzo dobrze wykonany, jakby trzyma fantastycznie. Jest tutaj, chciałam powiedzieć, utwardzony, usztywniony. I tutaj idzie to na szyję. Zresztą mniej więcej postaram się wam to jakoś tak estetycznie w miarę pokazać. Do tego jest coś fantastycznego, co mi się zawsze podoba. O, chrupił mi plecy. W talii się to wiąże. Wiąże. Zaczepia po prostu mega, naprawdę też pięknie wygląda i to idzie po nogach i tutaj jakby na uda i to sobie możecie regulować, grubość, dostosować do swoich ud, no coś cudownego. No i do tego przepiękne majteczki, that's my type, that's my type. Naprawdę są przepiękne, cały zestaw cudowny, dobra. I drugi, ten różowy, tutaj stanik, mimo że to jest SK, jest trochę większy i już wygląda dużo lepiej, jest idealny na moje boobies. Przezroczysty też, taki różowy. Tak jest, taka sama praktycznie budowa jak w tamtym, jeszcze ma taką uroczą kokardkę tutaj. Do tego, uwaga, nie wiem jak to nazwać, to jest chyba, to może mogłabym powiedzieć, że to są jakby, taki jakby gorset. O, to jest jakby gorset, zobaczcie. To wam się pięknie układa w talii i to naprawdę się układa pięknie, dopasowuje. Jest dość elastyczny, no wiadomo, zależy od rozmiaru, no bo to są takie jakby gumy. I tutaj tak samo idzie po udach i sobie nakładacie, no... Matko, jedyne to jest w ogóle jakieś cudowne. That's my type, takie wiecie, totalnie jakby z tyłu nic. I z taką też kokardką, bardzo słodziutkie. No i do tego jest takie coś też na szyję. Ja mam trochę za chudą szyję na to, muszę powiedzieć, ale też fajne, to się zapina, takie serduszko. Ma
matko, jak ja się pocę, już bym chciała skończyć. Uff. Luzeczka. Nie nagrałam, jak ją mierzę, bo nagrywałam, mówię, wczoraj. No ale dobra, taka coś jak to, taka oversize'owa. Jak wiecie, kocham bluzki z Shein, jeżeli się wybierze dobry materiał. Ta również jest bawełniana i ja uwielbiam bluzki w takim kolorze nietypowo czarnym, tylko takim jaśniejszym, jakby wyblakniętym czarnym. Właśnie coś takiego uważam, że bardzo dobrze w takiej wyglądam. I to jest moja druga w takim kolorze, tylko z innym motywem, tutaj z jakimś motocyklem. Ale jest naprawdę super, także polecanko, również rozmiar S. Czyli wydaje mi się, że już coś takiego mam, bo mam, tylko że dłuższe i trochę bardziej wpadające w róż, a to jest takie typowo beżowe, takie kremowe, czyli taka po prostu nie, to nie jest flanelowa. Jak to się nazywa? Sztruksowa? Taka jakby sztruksowa kurtka. Tylko właśnie taka krótsza, bo ja mam jedną dłuższą i w takiej bardziej róż wpadająca, a ta jest taka właśnie typowo beżowa. Też jest super materiał, w porze nie mam nic, do przyczepienia się. I ostatnia kurteczka kupiłam z myślą o, nie powiem czym. Kurteczka bardzo cienka, więc raczej na taką ciepłą wiosnę lub jeszcze ciepłą, wczesną jesień. Taka zielona tutaj, zapinana w ten sposób, duża kieszeń, fajnie wygląda, na dole ma gumy, tak samo jak i w rękawach, jest super, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. No i słuchajcie, to wszystko, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że któreś rzeczy Wam się spodobała. Pamiętajcie, że linki do tych rzeczy macie na dole w opisie. Ja już nie przedłużam, jeszcze tylko zapraszam do subskrybowania mojego kanału, obserwowania na Instagramie i TikToku, nazwa taka sama, Kitka00 i widzimy się niedługo w nowym filmiku. Pa!